czcigodni przedstawiciele rządu polskiego, którzy tutaj są tak pięknie, licznie zebrani. Myślę, że to jest wspaniałe świadectwo, że pamięć o tych ofiarach, o tych męczennikach z Huty Pieniackiej jest żywa. Bracia i siostry, dzisiejsza niedziela, którą dzisiaj już ten sobotni wieczór zaczynamy przeżywać, ma piękne słowo. I to słowo, które chyba jest najbardziej znane z Pisma Świętego, nawet i pośród niewiernych. Oko za oko, ząb za ząb. Myślę, że jak przeżywamy dzisiejsze wydarzenie, tą 76. rocznicę Huty Pieniackiej, to to słowo nam bardzo gdzieś tak blisko krąży w naszym sercu. Zawsze w czasie każdej homilii przykład, jakieś świadectwo daje piękno tej homilii. Myślę, że w dzisiejszej homilii nie potrzeba żadnych przykładów, żadnych świadectw. Wystarczy, że sobie wyobrazimy. 28 lutego rok 1944. Na Wołyniu spokojna wioska, gdzie pracują, mieszkają, modlą się prości, zwyczajni ludzie, bezbronni, którzy nie mają żadnych złych zamiarów. Może są trochę zaniepokojeni, może też i zmartwieni, dlatego że doszły do nich już wieści o tym, co się dzieje wokół. Ale mimo wszystko to są ludzie bezbronni. I w jeden moment wszystko się zmienia. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bolesny był ten moment. Ile było cierpienia, bólu, płaczu. Gdy dzisiaj czytamy te słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, Bóg chce, abyśmy zrozumieli, że takie wydarzenie jak Huta Pieniacka po ludzku nie możemy zrozumieć. Tego się nie da ująć. Po ludzku tego się nie da przebaczyć. Dlatego to słowo jest dzisiaj dla nas bardzo takie skuteczne i takie bardzo uderzające prosto w serce, abyśmy zrozumieli, że to słowo mówi nam o tym, że dzisiaj musimy się na nowo spojrzeć na to wydarzenie, które jest ciągle żywe. Oko za oko, ząb za ząb, według starotestamentalnego myślenia, nie był to sposób zemsty. Był to sposób, aby ograniczyć zemstę, aby ten, który mści się za ból, nie przekroczył tej granicy. Bo bardzo często jest tak, że jeśli człowiek mści się za jakiś ból, wyrządzoną krzywdę, robi to z nadmiarem, bo kieruje nim nienawiść. Bracia i siostry, Bóg dzisiaj daje nam to słowo, abyśmy na nowo spojrzeli i abyśmy sobie uświadomili, że to nie jest sposób, aby uleczyć nasze serca. To nie jest sposób, abyśmy ciągle żyli jakąś nienawiścią czy krzywdą. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej jest takim sercem tego pięcioksiągu Mojżesza, które nam bardzo konkretnie mówi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy katolikami. Jesteśmy tymi, którzy żyją Bogiem, którzy są ochrzczeni w imię Boże, którzy mają w sercu to wielkie pragnienie, aby żyć Bogiem. Jeśli dzisiaj spojrzymy na to oczyma Bożymi, to Bóg daje nam zrozumieć, że ci męczennicy ponieśli śmierć. Oddali swoje życie, niewinne, bezbronne. Ale to dzisiaj daje nam moc,
daje nam jeszcze większe przekonanie, aby bronić swoich wartości, to jeszcze dzisiaj nam daje więcej odwagi, aby mówić o prawdzie. To jeszcze dzisiaj bardziej nas przekonuje o tym, abyśmy byli razem, abyśmy o takich wydarzeniach odważnie mówili, abyśmy się tych wydarzeń nie wstydzili. To, co słyszeliśmy dzisiaj w liście do Koryntian świętego Pawła Apostoła, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Możemy się odważnie powiedzieć, że huta pieniacka, chociaż materialnie nic tam nie pozostało, oprócz tego krzyża, jest świątynią Ducha Świętego. To jest miejsce święte. Miejsce, w którym wielu ludzi, setki ludzi, według statystyki więcej niż 850 osób zginęło, zostało niewinnie zamordowanych. Bracia i siostry, to są trudne tematy, o których niełatwo się mówi. Jeszcze trudniej się je przeżywa. Jeszcze trudniej o tych tematach mówić w kontekście przebaczenia. Ale słowo, które Bóg nam dzisiaj daje, jest bardzo konkretne i mówi nam o tym, czym i kim jesteśmy. Mówi nam o tym, abyśmy dzisiaj w sposób szczególny popatrzyli oczyma Bożymi. Abyśmy miłowali swoich nieprzyjaciół. Abyśmy dzisiaj swoim świadectwem wiary pokazali, że my tak nie czynimy. Abyśmy nigdy nie byli dzisiaj zapaleni nienawiścią, która tak łatwo dzisiaj rządzi światem, która przynosi śmierć, męczeństwo i królestwo grzechu. Dzisiaj, gdy modlimy się za nich, jest to, myślę, że piękna tradycja, gdy zbieramy się tutaj ten sobotni wieczór i modlimy się. Jutro wyruszymy tam na miejsce tej słynnej wioski Huta Pieniacka, aby tam się modlić, aby tam złożyć kwiaty, aby tam być na miejscu tej świątyni i aby tą świątynię swoją obecnością też tam uobecnić. Zróbmy to z wiarą. Zróbmy to z miłością. Zróbmy to z świadectwem tego, że jesteśmy ludźmi, którzy mają w sercu Boga, którzy żyją Bogiem, którzy budują na Bogu. Prośmy dzisiaj Boga o taką wiarę. Prośmy Boga o taką miłość. Jest bardzo trudne kochać nieprzyjaciół. Ale Bóg nam mówi to nie dlatego, że to są jakieś puste słowa. Mówi nam na swoim przykładzie. On pierwszy to uczynił, gdy umiera na krzyżu. Gdy przebacza tym, którzy mu złorzeczą. Bracia i siostry, pozwólmy Bogu dzisiaj działać w nas, aby te słowa, które Bóg dzisiaj do nas kieruje, nie były pustymi słowami, aby przyniosły owoc w naszym życiu. Pozwólmy też Bogu, aby to męczeństwo tych braci, sióstr, dzieci niewinnych w Hucie Pieniackiej przyniosło owoce. Zawsze krew męczenników przynosi owoce. Zawsze. Pozwólmy, aby ta krew dzisiaj przemówiła do nas. Abyśmy dzisiaj przede wszystkim budowali na wierze. Abyśmy przez modlitwę, przez wspólną modlitwę, przez budowanie na Bogu nie pozwalali działaniu nienawiści, różnym podziałom, które tak łatwo się wkradają dzisiaj w nasze społeczeństwo, w nasze środowiska. Niechaj te słowa, które Bóg dzisiaj do nas kieruje w tych czytaniach, niech w naszym sercu pracują przez jutrzejszy dzień.
Będziemy mieli jutro długi dzień. Sam czas dojazdu, dojścia, czas modlitwy, czas powrotu. Jest to czas szczególny, aby być razem, aby się modlić, aby też przeżywać to, co się tam wydarzyło. I aby to wydarzenie przyniosło owoc w moim sercu, w moim życiu. Aby też to wydarzenie i moja obecność tam w Hucie Pieniackiej pomogła mi osobiście na nowo odnaleźć relację z Bogiem.